Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku. Z tej strony Bartul. Logujemy się do naszego laptopa, wybieramy kolejną misję pod tytułem Inżynierowie. Przy tamie przetrzymywana jest grupa amerykańskich inżynierów. Odbij ich. Jest to, moi drodzy, misja z trzeciego aktu. Poważna misja, bo chodzi tu kurwa o życie amerykańskich cywilów. Dobrze to rozumiem, sir. A ocalenie ich jest nie tylko naszym najważniejszym celem, ale i jedynym celem. Tak jest, ale... Koniec gadania. Dałem ci swobodę i to ogromną. A teraz skoncentruj się na robocie. Zrozumiano? Tak jest, zrozumiano. Nie mogę myśleć o Robercie, gdy mam tam zagrożonych cywilów. Robert musi poczekać. W ogóle o nim nie myśl teraz. To rozkaz. Bez odbioru. A ta kryjówka. Tutaj mamy jedną spluwę, ale nie wiem, jak odblokować kolejne. ROS M21 SMG, chyba tak? Nie wiem, czy te bronie kupujemy, czy zdobywamy w specjalnych punktach. No to jedziemy z kolejną misją. Ho, 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 ho. Co to się dzieje? Widzę, że jest nasz cel niedaleko. Ale obrywamy. Troszeczkę energii stracimy, ale niedużo. Skubańcy napieprzają. Proszę, żeby tylko to nie była misja, wykonaj coś po cichu. Ja nie lubię takich misji. Zazwyczaj coś w partole. Znaleźć inżynierów przy placówce przy tamie. Ani śladu inżynierów. Może są w środku? Nie ma nic, żeby wykonać po cichu, więc... Tu jest snajper. Mamy go. Nie ucieknie tak łatwo. To jest troszkę do dupy. My strzelamy gdzieś tam przykładowo w ucho. A nabój leci później w czoło, nie? To jest taki troszkę według mnie crap mały. Czysto tu. Ale nie ma co szarżować. Holy crap. Holy crap. Co to się wyrabia, panie? Masakra jakaś. Czy ta amunicja jest? Skrzętnie schowali. Człowiek musiał namęczyć. Ładnie, ładnie, ładnie. O kurwa, to jeden z nas. Wszyscy z kałacha tu. Wszyscy z kałacha ładują. No chodź, pokaż się. Dobra, zbierzmy co się da. Tu jeszcze coś jest ważnego na tym. Mamy pytajnik. Ale
to nie jest jeszcze wszystko. Coś jest, widzicie. Skrzętnie schowane wszystko. Misja pokazuje, że jest na dole. Tutaj już idę do was. Czekajcie. Gdzie samoczułko, a teraz poleciał nabój w szyję. Także troszeczkę się tutaj CI Games nie popisało przy tym, według mnie. Lepiej rozwiązane jest Sniper Light, Sniper Light, tak. Krycie, krycie. Co tam jeszcze chcę oberwać kulę w łeb? Jest jakiś gostek. Dobra. To sobie w dupsko. Znaleźć inżynierów przy tamie, ale to kurde, ta tama jest konkretna, widzę. Ładny widok, naprawdę. Kamera zaraz zauważy. Kamera może mnie złapać. Najwyżej zleci się 20. Gdzie on jest? Gdzie te kamery się pochowały? Tu jest ta kamera. Kurwa! Kurde, Bela, jaki skubań wytrzymały. Jeszcze dychał. Ja pierdzie, skubańcy. Trzy strzały z takiego karabinu. Przerywam pocisk. Miejcie oczy szeroko otwarte. Chyba nie ma nic. Tutaj. Trzeba wyjść na piętro. Piętrze jest masę znajdziek. To jeszcze wyżej jest. Tutaj czysto. Serwerownia, panie. John North, Marines. Przychodzę was uwolnić. O cholera, nareszcie. Frank, mam już paru z nich. Według raportu zaginęło 4. Znajdź pozostałych. Jasne. Dziękuję. Czekać na mój sygnał. Przez skrzynię. Są kolejni. Nadlatuje śmigłowiec. Czekajcie na sygnał, a potem biegnijcie na górę. Dobra.
czemu robota stanęła? Sprawdzę. Tu idzie. Stracone. Tutaj jest wsio. Ktoś tam na dole się odzywał, czego robota stanęła, więc... Zabezpiecz drogę na dach. Jak na dach, kurde? To nie ma wejścia na dach, czy jest? Było zamknięte wszystko przecież. Zgubiłem przeciwnika. A nie tędy. A tu jest przecież, są schody, ja pierdziel. Ślepak. Pilot śmigłowca, widzimy. Obaj się, North. Idą wrogowie. Pomóż inżynierom uciec. Do śmigłowca. Jazda, już, już. Go, 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 go. Proszę, łomy. Kurde, ty, jak się z to wychodzi, panie? Ja pierdolę, niewiele brakowało! No właśnie, wiele brakowało i by było... ...po helikopterze. Opuścić obszar. Dwa paski zdrowia. Ale łyknął ty pigułek. Chyba coś tu mamy. Jest ich zbyt wielu. Jazda stamtąd, już! Chyba to już spadamy. Opuścić obszar. Już, już opuszczam. Wszystkiego nie dało mi się zebrać. Jest ich zbyt wielu. Jazda stamtąd, już! Jak się powtarza, to jest to samo. Opuścić obszar. A? Do ciężarówki chyba nie wsiądę i tak. Nie da się. Jest ich zbyt wielu. Jazda stamtąd, już! Opuścić obszar. Opuszczam, opuszczam obszar. Co to za durny pomysł, żeby zaliczyć misję, trzeba kurde biec gdzieś w okrzaczorach. Ja pierdzielę, to masakra jakaś. Kolejne pojawienie się Armaziego. Inżynierzy poznali zdjęcie Roberta. A to deserter i zdrajca. Przykro mi, John. Inżynierzy rozbierali maszynerię Tamy. Turbiny, silniki, przełączniki, wszystko to się przyda do budowy wirówek.
rozkazy wydawał Robert. W laboratorium pełno było super żołnierzy z nowoczesnym sprzętem. Więc S-23. Ale to separatyści odwalali czarną robotę. Masz współrzędne labiryntu? Przekażę je Johnowi. Musi dostać się do Flostowa. Jest jedynym źródłem wiarygodnych informacji. Cześć. Dobra, przenieśmy się w takim razie do naszej kryjówki. Jeszcze mamy parę minut czasu. Dobra, weźmy tą misję poboczną jeszcze. No moment, trzeba się przygotować do kolejnej batalii, że tak powiem. O kurde, weźmy tą broń. 7,62. O kurde, to ta amunicja. Ale to jest nabój pośrodkowy, tak? Jak to się nazywa? Jest to sama amunicja, kurde. Nie będziemy z tego ładować. Której tej broni używałem wcześniej? Kupmy to. A będziemy używać, ja wiem, może shotguna nie. Ten łuk bloczkowy. Że nie ma amunicji. Zobaczymy, jak się sprawuje ten łuk. I tutaj musimy kupić tak tłumik do tej broni. Tłumik, gdzie jest tłumik? On jest bez tłumika, czekajcie, tak. Może być ta broń bez tłumika. Nabój 7,62. Dobra, lecimy, zobaczymy, jak ta broń wygląda. A, popróbujemy. Wojna. Wojny opiumowe 2. Wreszcie mamy informacje o tych trzech mapach. Wszystkie znajdują się gdzieś w jednej wiosce. Czyli wszystko można załatwić za jednym razem. Ale jeśli zabierając mapę wywołam alarm, skoncentrują swoje siły. Kolejna robota. Mapa skradziona przez Imedę i Andriego pokazuje nam działania separatystów w jednej ćwiartce regionu. Po złożeniu map będziemy wiedzieć wszystko. No wiem. Cała sieć zaopatrzeniowa, wszystkie bazy i kto wie, jakie jeszcze informacje. Bohater musi się tego podjąć. Do roboty, żołnierzu. Dobra, mam nadzieję, że jest jakaś tutaj szybka podróż. Troszkę bliżej, ale musimy wsiadać do samochodu. metrów. To już czasem walczyliśmy przecież w tej mapie, ale do dupy. Las jeden. Prosto w oko. Dobra. Właśnie mnie zorientował nawet. A. Ładnie, żeby się nawinął nogami.
Strasznie tu ich dużo jest. Przynajmniej widzę 5. Ale mnie nie widzą. Gorąco. O kurwa, to jest... Trudna ta misja jest. Pani uciekł. Shit. Potrzebuję wsparcia. Mam straty. Ra? Z młodzieża tu, czekajcie. Normalnie wyparował. Snajper tam jest. Holy crap. Holy crap. Tutaj nie przejdę. Niedobrze. Co to kurde próbuje? Pieru się schował tam. Gdzie on jest? To jeszcze nie koniec, niestety. Jest oczyszczony posterunek, dobra. Kurde, ciężkie te misje jak pierun. Skopi ukryte w wiosce mapy separatystów. Dobra, jest pierwsza mapka. W tym budynku będzie druga pewnie, ale... Muszę szukać. Tutaj czysto. Może w tym drugim budynku jest. Era.
Dobra, ostatnia mapa tutaj będzie w budynku i kończymy ten bajzel. Fakturek. Każda mapa taka sama. Opuszczaniem to jest żenada całkowita. Biegnij, Rambo, biegnij. Wytrzymał mi spada. Dobra, wojny opiumowe, wersja 3. Czy mówi ci coś nazwisko Anton Petkow? Jeszcze nie, ale pewnie coś mi powiesz. Jedna z map pokazała nam te linii i składów transportowych. Druga zdradziła położenie składów leków. Trzecia pokazuje kryjówki, z których jedną zaznaczono. Anton Petkow. Musi być ważny, jeśli jest tak zaznaczony na mapie. Czekaj na dalsze informacje. Przed atakiem musimy wszystko wybadać. Odpowiedz mi jeszcze na odwieczne pytanie wojenne. Chcemy go żywcem, czy nie? Isza. Nord. Dzięki tobie moi ludzie zdołali znaleźć składy broni. Ale znów potrzebujemy twojej pomocy. Lidia przekaże ci dalsze polecenia. Okej, moi drodzy, na tym etapie gry skończymy sobie ten odcinek. Dzięki za uwagę. Dzięki za lajki. Dzięki za suby, hej hej!